Cześć i witajcie w kolejnym Prison Architekcie, gdzie już trochę się uspokoiło po ostatnim. Ja pierdyszę! Chyba się nic nie uspokoiło. Normalnie no, mi się w dupie przewraca tym więźniom teraz, widzę. To tak ewidentnie. Jeszcze żaden, kurde, dobrze karni chyba nie dostał. Mają pracować, nie robią tego. Mają ten, nie robią tego. Kuchnia nie wiadomo z jakiego powodu też... Chyba nic nie przygotowują, widzę. Z jakiegoś powodu. Więźniowie siedzą skuci, nie wiem. Czybym kurde za bardzo przesadził? Z tymi funkcjonariuszami tak naprawdę? Śmiesznie trochę kurde, w kuchni siedzą wszyscy kurde skuci i nawet nie jedzą. Nic nie działa. Z jakiegoś powodu. Patrole uzbrojone, funkcjonariusze. Nie wiem. Faktycznie musiał jeszcze dotrudnić tych funkcjonariuszy. Mam 25, 15 jest wolnych, ponoć. A widzę, że robią jakieś bzdury zamiast tutaj pomagać te. No i zająć się tymi wszystkimi więźniami czy coś. O, nie wiem co tam się przed chwilą stało. Chyba poczta czy coś. O, znowu niezadowolenie wzrasta. O, kolejny wariat. No, kurde, ile on ma przebiec, zanim wy w ogóle go złapiecie, co? Hej, róbcie te posiłki, co? Ale przecież wszystko działa, prąd jest. A oni z jakiegoś powodu nawet nie robią tego. Nic nie przygotowują. Kurde, czyżby zmiany, kurde, tego. Przeniesienie kuchenki nagle spowodowało, że pracownicy przestali w ogóle myśleć? Czy jak? To wygląda arcydziwnie, nagle przez w ogóle nawet nie przygotowują jedzenia. Jest posiłek, a oni stoją i... Nie wiem na co patrzą. Ruszać dupy, co jest? Kuchenka źle ułożona, czy jak? A co się stanie, jak teraz postawi tą kuchenkę? To jest pytanie. A ten po co tu? No, dali, robotnik. Po co przynosi nową, skoro tam stoi stara? Co? Co tu się dzieje? Kurde, to, że z jakiegoś powodu dostały przerwy i teraz nagle to spowodowało, że ci przestali w ogóle całkowicie gotować żarcie.
No i znowu jest tak samo postawione. Nie wiem, czy pod ścianą muszą być? Niech mi ktoś to wyjaśni, bo to już się zaczyna robić głupie. Z jakiegoś poronionego powodu oni nie przygotowują nic. Znowu. Ech. Teraz zobaczmy, czy jak postawię kuchenkę przy ścianie, to nagle zacznie działać. No nie idź z tą kuchenką, tylko wróć z tą kuchenką i ją zamontuj tutaj. Kurde. Musisz poczekać, aż odniesie, potem pomyślisz, że trzeba byłoby ją wziąć i przyniesie, a potem znowu zamontuje. Logiczne. Bo nic nie ma opisanego co do kuchenki. Elektryczność. Ten. Nie ma jakiejś potrzeby do gazu czy czegoś. Już chciałem powiedzieć, że zaczną gotować, bo była postawiona bokiem. Na razie jest spanie. Spróbuję rozmontować te dwie. I postawić tą jedną tak, jak powinna być. Cały czas ten sam koleś. Wszystko prawdopodobnie przez jedzenie. Nie zdziwiłbym się. Kompletnie bym się nie zdziwił. Gdyby się okazało, że faktycznie przez jedzenie wielce. Czy prąd jest dociągnięty? Tak, jest dociągnięty i ma prąd. Powinna mieć prąd. Więc to jest ten. Łącznik i wyłącznik prądu. Kurde, jak ja tego nie... To mnie dobija, to naprawdę mnie dobija, jak widzę, jak oni biorą te rzeczy i po prostu wychodzą później z nimi. Jeżeli nie ten, to będę musiał przestawić lodówki gdzieś... Nie wiem, usunąć te lodówki i postawić piecyki przy ścianie albo przy ścianach. I wtedy dopiero zaczną pracować, a tak to... Co jest teraz? Spanie, prysznic, potem praca, a potem posiłek jest. Ale oni już powinni przygotowywać posiłek, no to czemu tego nie przygotowują? To jest moje pytanie. Czyżby się zgliczowało? Przestało całkowicie pracować? Te przynajmniej trzy piecyki. Powinny coś robić już teraz, no bo teraz już jest praca, to za godzinę będzie posiłek, czy za ileś. Nie wiem. Nagle zaczęły się robić ewidentne jakieś glicze, które nawet nie mają sensu.
Najpierw się tutaj ci zawiesili i zaczęli wariować. Ci tutaj w ogóle nawet nie ruszają się. Co, no. No nie ruszają się, po prostu jakoś tak. Nie wiem. Mózg im odjęło, czy jak? Przeniosłem kuchnię w inne miejsce, to od razu teraz wielce jest problem z tym, że w ogóle im się przygotowywać żarcia nie chce. Większość więźniów jest zawieszonych we w tym, w czasie i przestrzeni. Bo są wszyscy skuci. Nie wiem, najwidoczniej chyba jakiś ewidentny bug. Bo jeżeli to tak dalej pójdzie, ci nie będą nic robić, ci będą wariować, to jedyne co mi przychodzi na myśl, to rozpocznę wszystko od nowa. No bo to nie ma sensu tego ciągnąć dalej, jeżeli tutaj mi pracownicy nie działają, a więźniowie nie pracują, nie ten. A czekaj, a jakbym zrobił taki myk? O, tak. I na nowo. Czekaj, zaraz. No kuchenki i lodówki są, no to czemu? O co tu biega? Kuchenki są, lodówki stoją. Ale ich nie wykrywa? I nawet nie pisze mi. Czego brakuje w pomieszczeniu? Czekaj. Wezmę sobie taki kawałek. Lodówka, kuchenka, zawozmywak. No ale nadal się zachowują tak, jakby kurde nie wykrywali kuchenek. Lodówki lodówkami, ale kuchenek nie za bardzo. Czekaj, jak zrobimy to w ten sposób? No i znikło. Przecież tutaj zwykle o tej godzinie zawsze było pełno tego, roboty. Zawsze przygotowywali żarcie, a teraz nagle wszystko się zgliczowało, przestało działać i dusza. Teraz już kompletnie nie wiem, co tu z tym zrobić. No w sumie to jest alfan, więc to jest nadal ma tyle błędów, że to się we w tym wełbie nie mieści. No ale w takim wypadku to jedyne, co mi przychodzi na myśl, to poczekać do kolejnego update'a. Po update'cie zobaczyć, czy wszystko będzie działać znowu. Jeśli nie będzie działać, to będę musiał zacząć całe więzienie od zera. Tylko tym razem będę miał bardziej zaplanowane to. Bo wiem, jakie pomieszczenia potrzebuję, jakie te pokoje są potrzebne, cele, wszystko ten. I wtedy bym miał większą szansę na to. A tak to na razie jestem w kropce i nic z tym nie zrobię, dopóki ci nie zaczną gotować. No to chyba na tym będę musiał zakończyć. No, no nie ma innej opcji. Tak na moje oko. No cóż.
Teraz nie wiem. Czy wolicie, żebym zrobił przerwę? Czy może jednak zaczął więzienie od zera? Nowe. Bardziej zorganizowane niż to tutaj. Bo tak to. Tak to nie, do niczego nie dojdziemy. Wszystko się zawiesiło. Kucharze przestali pracować. I tyle. Dobra. Jeżeli ktoś będzie na tyle miły i powie, napisze mi, co lepsze byłoby, czy zaczęcie od nowa więzienia, czy może jednak poczekanie na pasz, które nie pojawi się nie wiadomo kiedy, to za to byłbym wdzięczny. Ale do tej pory, jak ten, to zobaczymy, co się będzie działo w kolejnym odcinku. Więc na razie cześć, chociaż nawet nie wiadomo do kiedy. Bo jeżeli będzie jednak nie odpowiecie, to będę czekał na tego, na patcha, a natomiast jeżeli ten, to najwyżej zacznę robić te nowe, od nowa więzienie. No ale tak to, do zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie. I cześć.